Dziś, 1 stycznia, w Kościele obchodzimy uroczystość Najświętszej Marii Panny, Świętej Bożej Rodzicielki. W martyrologium rzymskim pod tą datą znajdujemy również wspomnienie świętego Fulgencjusza z Ruspe. Fulgencjusz urodził się około 465 roku w Telepte w Afryce Północnej, dzisiejsza Tunezja. Pochodził ze słynnej afrykańskiej rodziny. Odebrał staranne wykształcenie. W roku 500 odbył pielgrzymkę do grobu świętych apostołów i wstąpił do klasztoru, co było jego marzeniem. Jednak wbrew swojej woli został około 507 roku wybrany biskupem diecezji Ruspe koło Kartaginy. Wiódł teologiczne spory z Arianami. Wskutek ich intryg został wygnany wraz z 300 biskupami przez króla Wandalii, Trasymunda. Udał się na Sardynię, gdzie napisał swoje największe dzieła, zajmujące się tematyką polemiczną. Przeniósł tam również relikwie świętego Augustyna. W roku 523 w wyniku łaski następcy Trasymunda, Hilderyka, powrócił do swojej diecezji. Zmarł 10 lat później, na przełomie roku 532 i 533 w Ruspe. Jest uznawany za jednego z ojców Kościoła. Wielu nazywa świętego Fulgencjusza przyjacielem Augustyna, mimo tego, że nigdy się nie spotkali osobiście, bowiem Fulgencjusz urodził się po śmierci Augustyna. Propagował jednak bardzo mocno naukę świętego Augustyna. Napisał wiele komentarzy do dzieł swojego mistrza. W ikonografii święty Fulgencjusz przedstawiany jest jako pustelnik, modlący się przed lub w jaskini, czasami jako biskup z księgą. Jego liturgiczne wspomnienie przypada 1 stycznia. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Fulgencjusza, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.